Zapraszam Was na taki wstęp, zaproszenie do horcyterapii, tak z mojego punktu widzenia. Jak zorganizowałam webinar, będzie bardzo mało teorii. Na sam koniec jest bardzo dużo linków do materiałów anglojęzycznych, a także do książek, co czytać, gdzie szukać, z czego korzystać. Ten webinar jest dla Was, dla mnie, takim smaczkiem, żebyście zobaczyli, jak wielki jest to temat, z czego możecie korzystać, z czego możecie korzystać dla siebie, czy też dla innych, gdzie szukać, generalnie jak zacząć, bądź jak już rozwinąć istniejącą praktykę. O pozdrowienia od wiosny edukacji! Yeah, witajcie! Fajnie! Super. No dobra, to tak. Mila Ochocka, jeżeli byście chcieli się ze mną skontaktować, tutaj jest mój e-mail emiliacholinwiecie.com. Chciałam też powiedzieć, że mam stronę na Facebooku, która jest prowadzona bardzo terapeutycznie. Znajdziecie tam muzykę ogrodniczą czy przyrodniczą, różnego rodzaju design ogrodów i jakieś takie totalne inspiracje, więc też serdecznie zapraszam. Okej, okay, czyli czym jest hortyterapia według mnie? Mam około 7 lat praktyki terapeutycznej i edukacyjnej. Według mnie jest to proces powrotu do zdrowia, polegający na bliskim kontakcie i budowaniu relacji człowieka z elementami flory i fauny. Żeby tak to było mądrze, tą hortyterapię możemy podzielić na takie dwa główne nurty. Jest to aktywność fizyczna, czyli to jest takie stricte ogrodnictwo czy konserwacja przyrody, a także przebywanie w środowisku naturalnym. Kochani, jeżeli następnym razem usiądziecie sobie na ławce w parku, to możemy to zaliczyć już jakby do aktywności hortyterapeutycznej. Kto jest hortyterapeutą? Tak jak ja powiedziałam, ja jestem inżynierem ogrodnictwa. Mam za sobą 7 lat praktyki pracy z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, dziećmi, ludźmi z korporacji, artystami i bardzo często moje zajęcia czy moja praktyka odbywała się właśnie na łonie przyrody. I według mnie każdy, kto ma doświadczenie przyrodnicze lub ogrodnicze, empatię, kochani, zrozumienie ludzkiej natury, pasjonuje go rozwój i wspieranie innych, może zacząć interesować się hortyterapią. I ja chcę tutaj, ja tu podkreślam, że to jest według mnie, ponieważ jak zaczniecie się interesować tematem, tam jest mnóstwo różnych teorii, tak? Okej, okay. Historia. Słuchajcie, ja z tą historią mam tak troszeczkę na bakier, tak? Bo uważam, że generalnie słowo terapia jest dość nowym słowem, jest bardzo popularne. Ja jednak mam takie podejście według z filozofii głębokiej ekologii, czyli my jako ludzie jesteśmy częścią przyrody. To nie jest tak, że jesteśmy my tutaj, a tu jest przyroda, tak? Tylko my jesteśmy tą częścią. No tak czasy się i historia ułożyły, że w pewnym momencie ta ludzka natura jakby zaczęła być coraz bardziej oderwana od tej przyrody, no i wtedy zaczęły się jakby problemy. No ale każdy chyba wie, że na początku był ogród Eden, później mieliśmy Mezopotamię, Persję i tak dalej, i tak dalej. Ludzie generalnie bardzo często korzystali z ziół. To jest taki klasyk też hortyterapeutyczny, czyli zioła z różnych względów, też sensorycznych, ale też i właściwości leczniczych były zawsze popularne. To, co się stało w latach 60. XX wieku, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a także w Anglii, w której ja właśnie teraz jestem, ludzie zdali sobie sprawę, że jest coś chyba nie tak. Że gdzieś ten przemysł, także siedzenie głównie w głowie powoduje, że ludzie zaczynają chorować na różne choroby i to był taki jakby lata 60., to był taki początek tworzenia pierwszych ognisk hortyterapeutycznych. Ale taki wielki boom było w początku lat 90.
To znalazłam na internecie. Generalnie zdjęcia są moje, mojego przyjaciela Feku, tudzież znalezione w internecie. To znalezione w internecie, ale jakoś tak mnie ujęło, bo w poszukiwaniu ogrodu Eden, opowiadanie o szczęściu. I może my gdzieś tam w środku cały czas mamy zapisaną tą wiadomość, że ten Eden to był taki cud. To było miejsce, gdzie jest pełno harmonii i wszystko jest dla nas gotowe i pod ręką. I chyba do tego dążymy, tak mi się troszeczkę wydaje. Tu na tym slajdzie chciałam jakby podkreślić i pokazać wam, jak wszystko jest połączone. To też są założenia głębokiej ekologii, gdyż ekosystem jest to układ ekologiczny, w którego skład wchodzi część ożywiona i nieożywiona pewnej przestrzeni środowiska naturalnego. Pomiędzy organizmami zasiedlającymi dane środowisko nieożywione zachodzi szereg relacji, które pozwalają funkcjonować im w harmonii i równowadze. Od razu przeskoczę do społeczeństwa i chciałam wam pokazać, jak zbliżony jest opis pomiędzy ekosystemem a społeczeństwem. Podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, czyli tak samo przestrzeń, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. No i przeskakujemy do ciała, które, jak czujecie, jest też przestrzenią, w której zachodzą procesy. I to, tak jakby napisałam, żebyśmy mieli to widzenie, które wydaje mi się, że jest w hortiterapii bardzo ważne, że to jest wszystko jedno, my wszystko jesteśmy połączeni, wszyscy jesteśmy na tej ziemi, okay? To jest nasza przestrzeń, jesteśmy połączeni całym szeregiem relacji. I to jest jakby taka baza i podstawa, z której ja bardzo często korzystam w zajęciach terapeutycznych. Okej, okay, to jest taka lista też, takie kompendium wiedzy. Jeżeli myślicie hortiterapia, to okej, okay, możecie myśleć, że to są zajęcia ogrodnicze, ale to jest bardzo, bardzo szeroki temat. I zapraszam was serdecznie, żebyście może już po tym webinarze, czy w wolnej chwili, zaczęli szukać tych innych terminów i korzystać z nich, bo to jest taka baza dla was, która ona już jest gotowa, możecie ją znaleźć w internecie, te tematy są pokryte, ale także na pewno znacie je z własnego życia. I to jest ekoterapia, ekodarma, praktyka uważności, symbolizm, koloroterapia, praca ze zmysłami, ziołolecznictwo, aromaterapia, zdrowa dieta, ćwiczenia fizyczne, głęboka ekologia, rozwój duchowy, budowanie relacji, filozofia przyrody, uprawa i pielęgnacja roślin i permakultura. To hortiterapia to jest wszystko to i zapewne jeszcze więcej, okay? Czyli jest dużo. Shirinyoku, tak, tak, kąpiele w lesie. Ogrody sensoryczne, czyli poznawanie świata niekiedy na nowo poprzez zmysły. I tutaj zaproszę was na takie króciutkie ćwiczenie uważności. Prawdopodobnie większość z was wie, co to jest uważność. Generalnie jest to pozwalanie sobie przenieść naszego centrum postrzegania z logicznego umysłu tutaj, żeby nie siedzieć cały czas w głowie, na inne części ciała. I według mnie każda przestrzeń jest sensoryczna, tak? Nawet ta, w której jesteś teraz. Na pewno jesteś otoczony czy otoczona kolorami, na pewno są jakieś zapachy, więc zapraszam cię, żebyś usiadła wygodnie. To zajmie może 2 minutki. Zapraszam do wzięcia głębokiego wdechu i wydechu. I kochani, jak wydychamy powietrze, to wydychamy otwierając usta. Okay? Nie kisimy, nie robimy boczkami, tylko wydychamy. Zapraszam was do rozluźnienia ciała od stóp do głowy. Poczuj, jak twardo stoisz na ziemi. A jeżeli siedzisz, to jakby wciśnij stopy w podłogę. Poczuj swój ciężar na krzesełku. Możesz troszeczkę poprzerzucać ciało z jednej strony na drugą, tak? Przypomnij sobie, jak bardzo masz wyczulone koniuszki palców u dłoni. I w ogóle, kiedy ostatni razem w ogóle dotykałaś koniuszki palców? A czy ty pamiętasz w ogóle, że na swoim języku jest cały zestaw kubków smakowych? Jaki masz smak teraz w buzi? Możesz sprawdzić. Przejdźmy do dźwięku.
słyszymy z bardzo różnych źródeł. Ja tutaj niedaleko mam bardzo dużą ulicę, więc ja słyszę, nie wiem, czy wy słyszycie te wszystkie auta, które tam przejeżdżają, tak? Słyszę nawet samolot, to jest Heathrow niedaleko. Ale słyszę też swój oddech. Jestem z wami. Takim całym ciałem, tak? I zapraszam do takiej praktyki uważności na co dzień, takiego sprawdzania czucia naszego ciała. Okej. Czyli ogrody sensoryczne, czyli poznawanie świata niekiedy na nowo poprzez zmysły. Słuchajcie, ludzie trafiają na terapię z różnych powodów, no najczęściej nieprzyjemnych, tak? Były to albo wypadki, albo jakieś załamania psychiczne, różne rzeczy się dzieją. Bardzo często mamy tutaj zakodowaną historię, którą ludzie odtwarzają. Ogrody sensoryczne i praca ze zmysłami pozwala właśnie jakby wyjść z tej głowy i jakby zająć umysł zupełnie czymś innym. I korzystamy tutaj i otwieramy się na węch, czyli jeżeli będziemy projektować ogród, myślimy o przestrzeni hortiterapeutycznej, używamy aromatyczne rośliny, zioła, ale także zapach skoszonej trawy, czy zgniłych liści lub kompostownika, nawet ziemi po deszczu. Jeżeli chodzi o dotyk, to twarda kora drzew, ale też i ławki, miękkie owoce pomidora, parząca pokrzywa, nie uciekamy przed parzącą pokrzywą, kujące łodygi róży, mech, miękka dżownica, mokra żaba, słuch. To nie muszą być tylko piękne dźwięki, ale to będzie śpiew ptaków, płynąca woda, ale także woda wypełniająca konewkę, deszcz, burza, przegryzanie chrupiącej łodygi selera, czy też ręczne łamanie owocu papryki. Próbowaliście? Ja naprawdę polecam. Wietrzne dzwonki, pszczoły, świerszcze. Smak. Słodki, gorzki, słony, kwaśny. Wzrok. Wpływ wiatru na rośliny. Kolory, tekstura, wielkości, odległości, wiatraki, wiatraczki, lustra ogrodowe. Więc w momencie, kiedy myślicie o założeniu przestrzeni, proszę bierzcie pod uwagę wszystkie nasze zmysły. Tak? Znajdźcie chociaż jeden element, który będzie mógł zaciekawić i związać nas poprzez dotyk, zapach, smak czy cokolwiek w ogrodzie. Etykiety. I ja dopiero później przejdę do projektów, w których pracowałam, ale jest kilka projektów, w których pracowałam z osobami, które mają niepełnosprawność umysłową, czy Alzheimera, tudzież są w bardzo podeszłym wieku, mają problemy z pamięcią. Bardzo jest ważne, są osoby na przykład, które już mają problem z czytaniem, czy na przykład przyjeżdżają z innego kraju i jak tutaj angielski nie jest ich pierwszym językiem, tak? Ale mimo wszystko chcą się jakoś odnaleźć w tej przestrzeni i bardzo często przychodzą na zajęcia ogrodnicze. Więc w tych ogrodach sensorycznych my możemy wykorzystywać różne formy komunikacji, nie tylko komunikacji słownej, więc wykorzystuje się właśnie różnego rodzaju zdjęcia czy ikonki. Każda roślina jest nazwana, jest także podpowiedzią, to jak tutaj widzicie, że jak jest lamb's ear, to że można to dotknąć, ponieważ jest miękkie, tak? Bambu, jeżeli będzie wiatr, to będzie słychać szelest. Ja bardzo polecam etykiety, bo to wprowadza jakby do ogrodu nie dość, że tylko nową jakość, nie dość, że możecie zrobić z tego zajęcia, takie tworzenie etykiet, ale też otwiera wasz ogród, waszą przestrzeń na osoby, które jakby wcześniej nie były w stanie w pełni korzystać z danej przestrzeni z powodów różnych, tak? Okej. I teraz popracujemy trochę nad waszą i moją wrażliwością, czyli zapraszam was serdecznie do doświadczania. I zapraszam Cię do wirtualnego spaceru w naturze. Pozwól sobie poczuć, co wywołuje w Tobie dana roślina, miejsce, struktura czy kształt. Jeżeli masz kartkę i papier, możesz to sobie na przykład zapisać, co dokładnie się w Tobie obudziło pod wpływem danego zdjęcia.
jakie wrażenia, a może wspomnienia? Może ci się tutaj coś spodobać lub stwierdzisz, że totalnie źle dobrałam slajdy, to też jest ok. A jutro namawiam cię, byś to samo ćwiczenie zrobił, czy zrobiła na łonie natury i tak już codziennie. I tu budujemy naszą wrażliwość na świat zewnętrzny, na świat przyrody. I ja, to jest moje przekonanie, tak, że jeżeli ja mam zbudowaną już relację z światem przyrody, ja przyrodę widzę, słyszę, czuję, to ja wtedy mogę kogoś zaprosić i powiedzieć, chodź, to jest fajne, chodź, ja ci pokażę ten świat, może ty z niego tak samo skorzystasz, więc poniekąd dlatego jest następnych tych kilka slajdów. Ale najpierw to może spójrzcie na tą jasną, delikatną trawę. Każdy slajd będzie taki dostępny na około minutę. Ok? Zaczynamy. Tak, to jest ta część bardzo nudna webinaru, gdzie nic się nie dzieje i każe tobie się skupić na obrazku. Jeśli wydaje ci się, że nie jesteś w stanie się skupić, weź wdech i wydech, tak? Jak jeśli już twój umysł gdzieś wędruje, wracamy do siebie, wracamy tutaj, siedzimy przed ekranami, wdech i wydech, wdech i wydech. Według mnie relacje między ludźmi przypominają ogromną i delikatną pajęczą sieć. Moimi pracami staram się naprawić zerwane nici pajęczej sieci. Bycie płynąc rzeka Paulo Coelho. Czy ktoś z was zaczyna czuć te kwiaty? Mi wyobraźnia bardzo działa.
Quiz, na którym kwiatku jest mucha? Będę waszą spostrzegawczy. Super. Ja wiem, że to brzmi bardzo łatwo, ale jeżeli masz wrażliwość widzenia przyrody, to jest znowu moje rozumienie, a bardzo łatwo wychwycisz u człowieka takie małe niuanse. Zobaczysz tak z perspektywy terapeuty, gdzie jest haczyk. Cześć. A tu mam takie pytanie, bo to zdjęcie mnie bardzo ciekawi. Co was budzi? Możecie napisać choćby jednym słowem. Tak, pierwsza wasza reakcja. Niepokój, smutek, przetrwanie. Niepokój. No to jest silne, tak. Pragnienie życia, o, fajnie, ten moc, wow, super, super. Trzeba chce odzyskać swój teren. No nie podziela siła. Pragnienie przetrwania śmierci, życia, wow, super, no. Zobaczcie, ile się dzieje i ile budzi w nas. Ile się dzieje w środku, nie? A ilu z nas jest wyrwanych z korzeni, a ilu z nas przeszło różne rzeczy. Odrodzenie siła pozytywnie jest super też. Bardzo fajnie. Okej, następne. A to. Spokój. Tak. Cisza przed burzą, o, fajne. Spokój. Cisza, spokój. To akurat pochodzi z Bieszczad, harmonii. Romantyzm. O, piękny. Dobra. Przechodzę na następne. Solina. Tam była Solina, tak. A jakbyście się powiedzieli, jakbyście się czuli, gdybyście teraz szli przez te wszystkie na włocie, przez tą łąkę, na włoć pycha, super. Powiem wam, że to był wrzesień zeszłego roku, gdzieś w centralnej Polsce było bardzo, bardzo ciepło. Wyzwolenie, fajnie, szaleństwo, a dobre, super. Kleszcze. Też prawda. Jakieś małe języko. Kucie, zapach. Na wódź na herbatkę. O, pycha, pycha. A kojarzycie, jak się zbiera na włoć natura swoboda, super. Jak się zbiera na włoć, ona nie jest taka mięciutka, nie? Ona ma takie twarde kawałki. Można ją powąchać. Bardzo fajne zajęcie. Po prostu z pracy. To mój dad jest Szkocja. Highlandy. Też z zeszłego roku, z marca. Wow, super. Herbatę wróci. Super. Okej, powiedzcie mi pierwszą rzecz, którą widzicie na tym obrazku. Pierwsze, co przykuwa waszą uwagę? Bo to z wami zostanie. Co jest? Co widzicie? Niebo, okej, góra, niebo, las w tle, trzy piętra, fajnie. Idą święta, trzy piętra, idą święta, zrób. No. Możecie sobie wyobrazić zapach, jaki jest? Białość, na szczycie, tak, był śnieg. Wycięte drzewa, tak. Połamane gałęzie, tak.
Okej. Przestrzeń, młode świerki. Świętego błękit nieba. Super. Ta krótka podróż była po to, by sobie po prostu chyba przypomnieć, jak ten świat naturalny jest zróżnicowany, ile się w nim dzieje, jak łatwo, jeżeli mamy tą otwartość, jak łatwo jakby zbudować relacje i widzieć i rozumieć, co się dzieje. Okay? I tak jak teraz my patrzyliśmy na ten świat i poniekąd go ocenialiśmy, to z drugiej strony w momencie, kiedy my mamy jakiś problem, czy zdrowotny, czy natury mentalnej, cokolwiek, tak? Czy jest jakieś wyzwanie, może nie problem, ale wyzwanie na przykład jakieś, to możemy dość łatwo znaleźć zrozumienie i odpowiedź w naturze, bardzo łatwo. Jak widziałam wasze opisy, ewidentnie każdy z was świetnie, świetnie, świetnie rozumie i świetnie widzi naturę. Okej. I teraz tak, już takie bardzo stricte, konkretnych, może kilka slajdów. Kochani, ogrody terapeutyczne są dla wszystkich. Nie ma, że nie. Okej? Okay? Ja bardzo lubię łączyć, tak? Ja tworzyć ekosystemy. Nie dzielimy, bo to w naturze łączymy, wykorzystujemy symbiozę. Są dla pełnosprawnych, niepełnosprawnych, dzieci, dorosłych, osób starszych, dobrze sprawujących się zwierzęta też, pies, kot, czy koń, czy koza, czy kury, wszystko jak najbardziej mile widziane. Nie ma żadnych wyjątków i takowych być nie powinno. I za chwilę będę pokazywała wam projekty, w których pracowałam i naprawdę im mniej podziałów i więcej otwartości, tym fajniejsze rezultaty szczególnie w pracy w grupie się uzyskuje, ale z doświadczenia, ponieważ pracowałam przez 3 lata z osobami bezdomnymi i z silnymi uzależnieniami, ale to takie też jest bardzo logiczne, w zajęciach grupowych nie mogą brać czynnego udziału osoby pod wpływem substancji odurzających lub agresywne werbalnie tudzież fizyczne i sądzę, że jeżeli myślicie o założeniu praktyki, to po pierwsze bardzo musi być klarowny regulamin, co można, co nie można. BHP, dlatego, że to wy musicie być bezpieczni i poniekąd macie odpowiedzialność za grupę zawsze, tak? Tym bardziej, jeżeli to są zajęcia grupowe, bo w hortiterapii też można pracować indywidualnie. To też jest fajnie i to też fajnie działa. Ale jeżeli macie zajęcia grupowe, to musicie granice mieć bardzo klarowne dla siebie, najlepiej spisane. Bardzo często jest tak na niektórych grupach, szczególnie z osobami, które mają problemy z pamięcią, że na początku każdych zajęć ja czytam regulamin, ja mówię, jakie są zasady, przypominam, pytam się, czy każdy to zrozumiał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? 3 takie slajdy. Słuchajcie, ogrody terapeutyczne, to tutaj my tutaj nazywamy Green Gym, czyli zielona siłka. Świetne ćwiczenie fizyczne, okej? Okay? To nie ma co namawiać. Triceps, przedramię, klatka piersiowa, bicepsiki, nóżki, cały kręgosłupik, tak? I ramionka. To jest jakby dobra wiadomość, że można ćwiczyć całe swoje ciało podczas praktyki, ale chcę wam zwrócić też uwagę, tak jak już mówiłam przed chwilą, zobaczcie, ile z tych narzędzi są ostre. I jeżeli wy będziecie myśleć o założeniu grupy terapeutycznej, to bierzcie pod uwagę, jak ciężkie są narzędzia. Dlatego, że ktoś, kto miał jakiś ciężki uraz dłoni, nie będzie w stanie pracować długo metalowymi narzędziami. Okay? On będzie potrzebował plastikowych, lekkich narzędzi. Osoba, która jest na przykład nie do końca jest w stanie ocenić ryzyko. Dużo jest takich osób. Dzieci też są też należą, to jest taka główna też grupa, tak? Nie chcę tak bardzo generalizować, no ale dajmy na to. No oczywiście będzie trzeba zwrócić uwagę na to, jak ostre są narzędzia, jaki jest rozmiar narzędzi. To wy musicie jakby zrobić taką pracę domową, przygotowując się na te zajęcia i zapraszając ludzi. Tutaj, to jest, słuchajcie, to jest chyba najbardziej oczywisty slajd,
ze wszystkich. Ale podkreślę jeszcze raz, ludzie przychodzący do Was na zajęcia, każdy jest inny. Jak wchodzicie do lasu, to mamy runo, podszycie, drzewa. Tworzycie grupę i niektórzy ludzie w Waszej grupie będą runem, niektórzy będą podszyciem, niektórzy będą drzewami, tak? I dlatego musimy jakby tą komunikację oprzeć nie tylko na słowach, ale na obrazkach i przede wszystkim na obrazkach, przede wszystkim, tak? Ewentualnie przypominać tak samo, że staw to jest staw, tak się pisze to słowo, drzewo to jest drzewo, przypominać i korzystać z tego. W takich bardzo stricte edukacyjno-terapeutycznych ogrodach te wszystkie etykiety są bardzo popularne. Często w zimę są specjalne zajęcia, żeby współtworzyć te etykiety, tak? To w momencie, kiedy jakby twoja grupa pomaga ci jakby zorganizować też tą przestrzeń na tyle, na ile można, nie? A po prostu swojego sklepu, o fajnie. Na tyle, na ile można, to ludzie bardziej są od razu włączeni w ten proces, tak? I to jest bardzo, to są bardzo fajne zajęcia. Tu już budują relacje z tą przestrzenią, już budują relacje między sobą, tak? Już nawzajem się wspierają i tworzą coś wspólnie. To jest też bardzo fajne, tak samo jeszcze raz, bardzo fajne dla dzieci, bardzo fajne dla osób, które mają problemy z pamięcią i to jest zabawa też w kolory, tak? Gdzie przypominamy, na tych plasterkach też można napisać odcienie danych kolorów i w ogóle. I jest przygoda w ogrodzie czy w parku i szukamy w przyrodzie tych odcieni bardzo sensoryczne, bardzo tu i teraz zajęcie. Taki szybki przeskok do hortiterapii w budynku, bo takie też są prowadzone, szczególnie w szpitalach. Ostatnio też pracowałam w takim projekcie edukacyjnym, gdzie dzieci, to była szkoła średnia, gdzie dzieci przebywały w szpitalu przez bardzo długi okres czasu, z różnych powodów. I żeby jakby nadgonić z edukacją, przychodziliśmy do nich, do łóżek, do szpitala, ucząc jakichś podstawowych, jakichś takich informacji, wiecie, edukacja dla ludzi, którzy są chorzy, to jest edukacja dookoła ich choroby, tak? To nie jest edukacja i człowiek, tylko tu jest człowiek i jego choroba, na tym się skupiamy, a tutaj jakby edukujemy, tak? Gdzie da się wcisnąć, pod którym kątem i tak dalej. Dla dzieciaków, które już przychodziły do naszego centrum, to było w Carshalton Beaches w Surrey w Londynie, prowadziliśmy, było mnóstwo roślin na parapecie, prowadzone były spacery uważności przed zajęciami szkolnymi, a także raz w tygodniu, w czwartki, młodzież chodziła do stadniny koni i dziewczyny przychodziły w takich super wylancowanych trampkach i marudziły, bla, 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 ale później przychodziły super, super zadowolone. Czyli tak, szpitale, jeżeli jesteś terapeutą i prowadzisz sesję jeden do jednego w budynku, proszę cię, zadbaj o rośliny. Mnie osobiście, może z racji wykonywanego zawodu, po prostu bolą te plastikowe, wielkie krzewy i drzewa ustawione w budynkach. Dajcie trochę tlenu, daj, przynieście trochę życia do tych budynków, okej? Okay? Jeżeli jesteś też terapeutą, który ciekawi cię ta przyroda, zacznij od tego, co jest w środku, tak? Miej jakąś roślinę, nawet granium, ona ma taki fajny cytrynowy zapach. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, tak, na terapię, to możesz zaprosić, może chciałbyś powąchać, tak? Od razu człowiek schodzi z głowy do nosa, do swoich zmysłów. Korzystajcie z tego, to jest takie proste, super proste. Okej, okay, w tym budynku. Za chwilę pokażę taki projekt, który zakładałam, Boże, ze 3 lata temu w szpitalu w Kensington w Londynie. Tam zajęcia
Na samym początku były głównie wewnątrz budynku. Prowadziliśmy też zajęcia na White City w domu opieki. I tam osoby też często były przykute do łóżka, czy też nie chciały wychodzić na zewnątrz z różnych powodów i to było ok. Na zdjęciu po lewo mamy torebeczki z lawendą, bardzo wdzięczny. Cudowne zajęcia, cudowne. Jest dużo dotykania, dużo przesypywania nasion między dłonie, dużo wąchania. Wiecie, jak lawenda działa, tak? Po prostu każdy na chillaucie totalnym. Parzenie herbaty ze świeżych czy nawet suszonych ziół jest działaniem hortiterapeutycznym, okej? Okay? I nie zapominajmy o tym. To może być nawet jako dodatek, to nie musi być główna sesja, ale to są te wszystkie takie malutkie rzeczy, które razem się łączą i razem znów jakby przybliżają cię do tej natury, tak? My czasami może tak nawet nie myślimy, ale ta natura tu jest. Tylko trzeba jakby się znowu z nią połączyć. Rysunki, to mogą być rysunki botaniczne, to może być kalkowanie. Osobiście nie jestem fanką tych wszystkich mandali, których trzeba kolorować, bo sądzę, że gdzieś to tam ogranicza tylko do kolorowania, ale to, wiecie, każdy też jest inny, to zależy od was i zależy od ludzi, z którymi pracujecie. Potpourri, no przecież ja wiem, tam się gromadzi kurz w ogóle, ale to można później w takie fajne szklane pudełeczko wsadzić, żeby to ładnie wyglądało. Ale to jest tak cudowna sesja, szczególnie dla osób, które nie ruszają się z łóżka. Zapachy, wrażenia dotykowe, miękkie, twarde. Pracując z osobami bezdomnymi, wiecie co, to uruchamiały się u nich takie fajne, robiąc takie proste zajęcia, uruchamiały się u nich bardzo fajne wspomnienia. Jakby ten czas, że oni są bezdomni, że jest problem z tym i tym, jakby poszedł na półkę i oni zaczynali wspominać o tym, jak byli dzieciakami, jak do szkoły szli przez łąkę. Wiecie, jak to jest? Wtedy się człowiek otwiera i wtedy zaczynamy z tą osobą pracować, tak? Cały czas hortiterapia w budynku. Ja to tak napisałam w budynku, ale to może być też na zewnątrz. My też takie zajęcia prowadziliśmy w szklarniach przy parku Ravenscourt Park. Robienie całego rodzaju świec, olejków do masaży, olei do gotowania, macerowania i tak dalej. To jest wszystko hortiterapia. Ja, jak już mówiłam na wcześniejszym webinarze, z mojego punktu widzenia dużą częścią ogrodnictwa jest jedzenie. Więc nie zapominajcie o tym, okej? To samo. Wszystko można zrobić i wszystko można uprawiać wewnątrz. Tak, absolutnie wszystko. Może być praca z ziemią, może być praca z różnymi podłożami. Teraz na rynku jest do wyboru, do koloru, więc może być jedna sesja, cześć Sonia, może być jedna sesja tylko na temat podłoży. Możecie omówić wszystko, tak? Podłoże jako ziemia może być czymś karmiącym, ma różne tekstury, z czym ci się kojarzy, tararararararara, jest tyle przeróżnych powiązań przy na przykład przysadzaniu kwiata, tak? Kolejne zdjęcie obok, to po prawej, to jest robienie bukietów. Przecudowna. I wbrew pozorom nie tylko dla kobiet. Przecudowne zajęcia. Też rusza dużo fajnych wspomnień. Jeżeli pomyślicie, wiecie, bukiety kwiatów kupuje się, wiem, na pogrzeby też, ale kupuje się na urodziny, imieniny. To jest taki podarunek bardzo popularny. Uśmiech na twarzy, wywołuje uśmiech na twarzy. Bardzo, bardzo pozytywne. Do tego te wszystkie rzeczy, które tutaj jakby wymieniłam, ludzie, którzy są zamknięci w przestrzeni, okay. Są oni i ich choroba, na tyle, na ile są w stanie ją zrozumieć i w ogóle, nagle mogą coś stworzyć. Okay? Nie mogą może iść sami siku,
Okay? Może nie mogą nawet sami jeść czasami. Na przykład wszystko musi być mielone dla nich, tak? Ponieważ na przykład mają coś z przełykiem, ale mogą wykorzystać swoje dłonie, mogą coś stworzyć. Ten proces tworzenia w ogrodnictwie też jest, na niektóre rzeczy trzeba bardzo długo czekać, a niektóre są takie. I to daje niesamowite efekty terapeutyczne. Naprawdę bardzo polecam. Prowadziłam taki Eco Club dla Westway Trust. W zeszłym roku był, dobrze mówię, w zeszłym roku, chyba to tak, w zeszłym roku, przecież dwa lata temu, może jak ten czas leci, półtora roku temu, był wielki pożar takiego wieżowca w Londynie. Wiele dzieci ucierpiało, musiało przenieść się do innego domu i prowadziłam dla nich taki klub ekologiczny. Słuchajcie, te dzieci z tymi rodzicami, jak przychodzili, oni w ogóle nie byli zainteresowani ogrodnictwem, okej? To w ogóle, ja tam stanę tej pierwszej sesji i mówię, o, co ja teraz zrobię? No i musiałam coś wymyśleć. No i zaczęłam, żeby jakoś też ich wziąć na swoją stronę, zaczęłam korzystać właśnie z jakichś takich multimedialnych rzeczy, tak? Czyli na przykład robiliśmy jakieś ciastka, czy te torebki lawendowe, gdy na przykład padało i był śpiew ptaków, tak? Na początku oni mówili, że ha, 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 że coś ze mnie tak, że to jest dziwne, ale później byli z tym całkiem okej. Ja im pozwalałam na przykład wybierać, które ptaki lubią, szukaliśmy razem, jakie dają dźwięki, i tak dalej, i tak dalej. Filmy z projektora. Używajmy aromaterapii i nie tylko przy masażach fizjoterapeutycznych, ale także do kąpieli, do czytania książki. Jeszcze raz, dla osób, które mają problemy z pamięcią, tudzież dla osób, które żyją w chaosie, tak? I starają się wprowadzić jakiś taki schemat. Bardzo fajnie jest łączyć zapachy z tym, co się dzieje w ciągu dnia. Czyli jeżeli ja na przykład zapomnę, że teraz jest czas śniadania, nie mam połączenia tak bardzo z moim ciałem, nie czuję, że jestem głodna, tak? Ale na przykład będę miała przygotowany jakiś taki flakonik, który albo ktoś mi przyniesie i coś mi zapachnie, to uruchomi jakby pamięć mojego ciała i ja wtedy, to jest takie jakby wiązanie, ja mam nadzieję, że to jest okej, co ja tłumaczę. I to jest jakby taka reakcja wiązana od tego zapachu. Ja będę pamiętała, co ja muszę zrobić. I tak jest właśnie na przykład z czytaniem książki. Jeżeli chcę wyrobić sobie jakiś nawyk, to mogę tą aromaterapię włączyć do tego nowego nawyku. I to jest bardzo często wykorzystywane w szpitalach tutaj. Korzystajmy także z lamp o różnej długości fal. One świetnie też wpływają na zdrowie. Jedzmy świeżo przyrządzone posiłki i soki. Łączmy ich właściwości biochemiczne z wpływem na nasze zdrowie. Rozmawiajmy o zdrowej i zbalansowanej diecie. I diecie, ja nie mówię o diecie odchudzającej, tylko o takiej diecie, która jest po prostu dla nas zdrowa. I no, będąc ogrodnikiem, no nie sposób jest nie rozmawiać o jedzeniu. Przynajmniej w moim wypadku. No nie sposób, tak? I o kolorach, i o zapachach. I znowu, wszystko się razem łączy, tak? To jest jakby jeden... jakby jeden obraz, wszystko jest razem bardzo połączone. Okej, okay. Trochę symbolizmu. Ja bardzo lubię symbolizm. Często takie metafory, jakiś taki storytelling, jakieś opowieści. Fascynuje mnie to osobiście, dlatego że sądzę, że symbolizm był wykorzystywany przez ludzkość przez bardzo długi okres czasu. To nie jest nic nowego. Często jak pracowałam z dzieciakami w szkołach, ale to ja lubię mieć takie terapeutyczne podejście też do edukacji, to mówiłam, słuchajcie, nasiona jest jak małe dziecko, później będzie ta mała sadzonka, to jest taki niemowlak, później się rozwija, no to już tam rozmawialiśmy, ile dzieci mają lat, później, przepraszam wszystkich mężczyzn, później kobieta kwiat, tak, i w ogóle, która rodzi nasiona, to jest ta pani w ciąży, tak, i znowu mamy to nasionko. I to jest taka takich historyjek w naturze jest mnóstwo, gdzie my możemy jakby zbudować z tym relacje i to nam pozwoli zrozumieć pewne rzeczy. Okay? Na następnym jest to samo. Używajcie słowa jak rozwój, transformacja, nowe życie, cykl, wzrost.
Mnóstwo przykładów w naturze, mnóstwo, ok? To też pozwala jakby znowu wyjść ze swojej historii. O, ja jestem taka, ja mam taką chorobę, na, mnie tu już nic nie czeka, bla, 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 dobrego, ok? I wtedy zapraszamy tą osobę i patrzymy na, nie wiem, na przykład transformację motyla, ok? Opowiadamy jakąś historię, może niech namaluje tą transformację motyla, jaki motyl jej się podoba i tak dalej, to wszystko tam jest. I od Was zależy, jak będziecie z tego korzystać. Tak samo, nasiona, kwiaty, puszczanie korzeni. Znajdźcie w języku polskim, tudzież możecie wygooglować, tak? W jakimkolwiek języku możecie znaleźć wszystkie jakieś takie wyrazy, które są w potocznym języku, które są bardzo mocno połączone z naturą. I takim językiem operujcie. I w pewnym momencie na sesji, czy to będzie grupowa, czy jeden do jednego, zaczniecie jakby rozmawiać tym językiem. I ta konwersacja z tą osobą będzie miała zupełnie inny efekt, okay? Niż będziemy mówić, okej, czyli to jest od A do B do C, to teraz ty musisz zrobić to, to, to. Fajnie. Ogrodnik jest prawdziwym czarodziejem. No jest, trochę jest. Okej. Cały czas symbolika, słuchajcie, wszystko jest, okej? Okay? My, tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy otoczeni wodą, ziemią, ogniem i powietrzem. Nic na to nie możemy zrobić, nie mamy na to wpływu, tak jest. Cały świat dookoła, te pokoje, w których dzisiaj jesteśmy, zawierają te wszystkie elementy, nasze ciało zawiera te wszystkie elementy. Znów budujemy relacje, jesteśmy jakbyśmy patrzyli na lusterko, okej? Okay? Możemy zacząć... Jest dużo filozofii, dużo nawet religii na świecie, które otwarcie bardzo mówią o czterech żywiołach. Ja Was serdecznie zapraszam, żeby to też poeksplorować. Może tutaj przeczytam. Zeus błyszczący, czyli ogień, życiodajna Hera, czyli powietrze, Aidoneus, czyli ziemia i Nestis, czyli woda. Wszelkie powstawanie to łączenie się i rozdzielanie tych czterech elementów. I tu mogłabym już zakończyć i to jest cała historia naszego życia. No ale poniekąd tak jest. Poniekąd tak jest. Im głębiej wejdziecie w symbolizm, to już też nie chciałam tego tak, wiecie, bo to jest duży temat hortiterapia, tak? Ale chciałam dać jakiegoś takiego smaczka. I naprawdę serdecznie zapraszam do symboliki. To jest kompendium wiedzy na temat życia człowieka. I teraz tak, co sadzić, jak zaprojektować przestrzeń? Kochani, tak jak wy lubicie, okej? Okay? Ja mocno wierzę, że jeżeli ja zrobię coś po swojemu, co rezonuje tutaj ze mną, jest w zgodzie ze mną, to mi wtedy będzie łatwiej zaprosić kogoś i powiedzieć cześć. Tak jest. Zapraszam cię. Chodź na moją stronę. Porozmawiajmy o czymś, okej? Okay? Czyli co wy do końca będziecie robić w tej przestrzeni, to zależy od was. Jest kilka takich rzeczy, które może warto wziąć pod uwagę, czyli dbać o sezonowość, która odzwierciedla rytm życia, czyli narodziny, wzrost i umieranie. O nastroje, budząca się do życia wiosna, kwitnące lato, deszczowa jesień, uśpiona zima. I wtedy wykorzystujemy tak i rośliny jednoroczne, i byliny, i rośliny zimozielone. Pamiętajmy o kolorach tęczy. Zapewniajmy przestrzeń otwartą z widokiem na niebo, a także przytulny zaułek łapkę. Te slajdy, które były na samym początku, jeżeli będziecie mieli możliwość jeszcze raz obejrzenia tego, tudzież jeżeli jutro pójdziecie do parku, pojutrze weekend, zaobserwujcie, weźcie kartkę papieru, dosłownie długopis, zaobserwujcie, jaka przestrzeń na Was wpływa, jak się czujecie w otwartej przestrzeni. Okay? Na przykład we wtorek będziecie szukać takiej przestrzeni, żeby się schować. Zaobserwujcie, co się dzieje. Dlaczego ja dzisiaj chcę się schować? Dlaczego ja nie chcę iść do parku, gdzie jest taka otwarta przestrzeń, ale chętnie bym na przykład poszła do lasu? Co się u mnie dzieje? Okay? Wasze rozumienie waszej natury pomoże później w waszej pracy terapeutycznej. Zapraszamy do ogrodu zwierzęta poprzez założenie karmników, uli dla pszczół, kompostownika, dla dżdżownic. Zarówno rośliny, jak i zwierzęta to są... istoty żywe, tak samo jak i my. I czasami jak w życiu, okej, okay, przyznaję się, mówię to z mojego własnego życiowego doświadczenia, jak miałam dość
relacji z ludźmi i było mi za dużo, ja bardzo chętnie nawiązywałam kontakt i widziałam ptaki, wtedy widziałam wszystkie zwierzęta, przyciśnięko. I mówię, o, tu jest bezpiecznie, to ja sobie pogłaszczę tego psa i to będzie fajne, okej? Okay? Nie będę rozmawiała z tym człowiekiem, z tym właścicielem tego psa, ale tego psa pogłaszczę. I to było, i to mnie wtedy karmiło, okej? Okay? Więc zwracajcie też uwagę na takie małe rzeczy, małe, duże. Mówi się wziąć. Ja przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ja robię błędy. Ale dziękuję, już muszę się powiedzieć po angielsku highlighted, że mi mówisz. Obiecuję poprawę. Zapewniamy w przestrzeni stymulację zmysłów poprzez dotyki, zapachy, smaki, tak? I to jest też bardzo łatwe w uprawie, czyli mamy całoroczne zioła, rośliny kwitnące, zioła czy też liściaste. Zapewniamy przestrzeń dla przyrody nieożywionej. To też jest bardzo ważne. Skały, kamienie, pnie, drzew, a także elementy ozdobne ogrodu, oświetlenia, stołu czy miejsca do siedzenia. Słuchajcie, z tą przyrodą nieożywioną fajnie jest, jeżeli idzie się, odwiedza się tą, na przykład dany ogród przez 12 miesięcy w roku i jest jakiś element, który się nie zmienia, który się nie rozwija, nie rośnie, nie umiera, on po prostu jest. I on wprowadza taką stabilizację. Więc jeżeli o tym myślicie, pamiętajcie o tej przyrodzie nieożywionej. Bardzo fajne jest miejsce, żeby mieć miejsce na kompostownik i rozkładające się liście. To jak ktoś kiedyś kompostownik przerzucał, jaka to śmierdząca i brudna jest robota, ja się do niej przekonałam i mnie to teraz karmi, ale jest to świetny zasób do obserwacji i transformacji odpadów w materię odżywczą. Dlatego, że wszystko to, co wywalamy, jakby wycinamy, odchwaszczamy, bo niektóre chwasty też możemy do kompostownika wrzucić, po jakimś czasie w procesie rozkładu one są czymś najlepszym i najbardziej odżywczym, co możemy wykorzystywać w ogrodzie. Tak samo w życiu czasami, tak? I teraz tak, jeżeli myślisz, jak co sadzić, jak zaprojektować przestrzeń, odpowiedz sobie na pytania. Kto będzie z tego ogrodu korzystał? Jaka grupa wiekowa? Ile osób w grupie? Jakie potrzebuje narzędzia do pracy? Lekkie, podręczne? Gdzie będą przechowywane? Czy potrzebuje regulamin korzystania i BHP? Co chcą uprawiać? Warzywa, owoce, kwiaty, czy tylko zajmować się pielęgnacją istniejącego już ogrodu. Tak też może być. Jakie przestrzenie ja lubię, co mnie fascynuje, okay? Co mnie karmi. Słuchajcie, miejcie swoje własne zdanie, swoje własne doświadczenie. To jest bardzo ważne w zakładaniu jakby nowego projektu. Tu taka mała wzmianka. Jest cały artykuł, na samym końcu będą linki, patrzę też na czas. O tym projekcie w San Francisco i o tych badaniach, więc jakby zapraszam, ale tu chciałam jakby to zaznaczyć, że w 1994 w San Francisco zrobiono badania na temat wpływu natury na pracowników i pacjentów w czterech szpitalach. Co prawda przebywanie w naturze nie zagoi złamanej nogi, ale redukuje stres, pozwala odbudować własne siły regeneracyjne organizmu, wspomaga zrozumienie własnej choroby w szerszym kontekście, daje przestrzeń dla pracowników, by odpoczęli od obowiązków zawodowych, a także by prowadzili zajęcia ogrodnicze. Jest przyjazną przestrzenią dla spotkań pacjentów z rodziną. To jest tak jakby, na następnym slajdzie chcę tylko Wam tak pokazać, ile jak tutaj jest, po lewej stronie jest bardzo prostych linii, jest wszystko tak. I na tym slajdzie po prawej stronie też jest prosta linia, ale jest jakoś tak miękko. Wiecie, o co chodzi? Jest jakoś tak bardziej miękko. I w trakcie tych badań w San Francisco 90% badanych stwierdziło pozytywne zmiany w nastroju w trakcie pobytu w ogrodzie. I przestrzeń ogrodowa była zupełnie inna niż budynek szpitalny. To znaczy łagodna w formie, w kontraście do prostych linii budynku, naturalna, kontra wytworzona przez człowieka, świeże powietrze, kontra powietrze z klimatyzacji, poczucie prywatności, kontra poczucie osamotnienia w budynku, na sali białej, na łóżku, ja i moja choroba. Okay. To może być naprawdę ciężki klimat. Skala domowa kontra skala instytucjonalna. Okay.
Kilka slajdów dosłownie na temat prewencji, którą ja uwielbiam. Tak jak pisałam na samym początku, jak mówiłam też na samym początku, tam terapia to jest takie popularne słowo, ale chodzi na podstawie głębokiej ekologii, my jesteśmy częścią natury. W momencie, kiedy za bardzo siedzimy w głowie, to jest moja teoria, cały czas też to podkreślam, zaczynamy być oderwani od tego większego ekosystemu, bardzo często tracimy balans, tak? Balans i mentalny, i na poziomie fizycznym. Czyli prewencja jako bardzo dobra praktyka na co dzień. I do tego Was namawiam, sama praktykuję na ile mogę, chociaż wykonywany zawód ewidentnie pomaga, ale wiecie, można być ogrodnikiem i można być ogrodnikiem, tak? Więc ja zapraszam, żeby być ogrodnikiem tym bardziej świadomym i mieć tą świadomość i budować tą relację z tym otaczającym nas światem. Kolor zielony uspokaja, wprowadzając w harmonię zarówno umysł, jak i ciało. Działa silnie na psychikę, ośrodki nerwowe, wzmaga procesy koncentracji. Ja jestem święcie przekonana, że na temat koloru zielonego możecie bardzo dużo znaleźć. Czego Wam życzę? To znalazłam bardzo fajne dzisiaj na portalu Dzieci są ważne. Możemy przyjąć, że niedobór tlenu albo inaczej wygłodzenie tlenowe jest jedyną i największą przyczyną wszelkich chorób. I dla naszego zdrowia powinniśmy spacerować 2 godziny dziennie na świeżym powietrzu, a minimum 30 minut. Ten już slajd przerzucę dalej. W ramach prewencji, kochani, po prawo widzimy, to był spacer w Szkocji. Prowadzę też spacery uważności na Ealingu w Londynie i uważam, że są świetną formą i zwolnienia, i znalezienia swojego miejsca w ekosystemie, w swojej społeczności, w swoim lokalnym miejscu. Po lewej stronie to był Dzień Kobiet, prowadzony razem z przyjaciółką Jolą, który też zorganizowałyśmy w szklarni. I też jakbyśmy to wiecie, był 8 marca, pogoda taka średnia, ale stwierdziłyśmy, albo zrobimy to w budynku, albo znajdziemy miejsce, w którym jakby włączymy naturę. No i włączyłyśmy naturę i tego też Wam życzę i sobie. Mam nadzieję, że będę miała cały czas takie możliwości, że cokolwiek nie organizuję czy robię, ta część natury będzie naprawdę dużą tego częścią i o tym warto jest myśleć, tak? Prewencja, permakultura, temat rzeka. Ale słuchajcie, tam w permakulturze jest wszystko napisane. Jak żyć w balansie. Otrzymałam także ostatnio, dziękuję bardzo, Marta Kula, przecudowną książkę Mali ogrodnicy w wielkim mieście. Ja wiem, że ona jest gdzieś dostępna na południu Polski, żeby ją zakupić. Nie wiem, czy jest w jakimś sklepie internetowym, nie wiem. Ale słuchajcie, to jest ten czas, kiedy w młodych umysłach możemy zasiewać ziarna i to jest też prewencja, na pewno. Wdech i wydech. Ja wezmę sobie łyka picia. Patrzę, że mamy 27 minut. Okay. Ogrody w literaturze. Dobra, szybko ucieka. Temat rzeka. Pełne refleksji, metafory, nakarmić duszę, doskonałe na zimowe zajęcia, bardziej leniowe popołudnia lub regularną praktykę. Słuchajcie, możecie sobie tak ustawić swoją grupę, czy zajęcia jeden na jednego, że zaczynacie od wiersza, czy od jakiegoś fragmentu z literatury i jest taki 5-10 minut na takiego okej, okay. I zaczynamy sesję. Bardzo fajnie się sprawdza. Teraz przepłynę przez kilka projektów. Słuchajcie, projekt Get Out There i Kevin Beaton. Kevin Beaton ma dzisiaj urodziny, widziałam na Facebooku, więc w ogóle super, że jest Lubina i to jest taki, on jest taką wisienką na torcie. Ja postaram się bardzo szybko streścić, kim on jest. Gdy pracowałam z bezdomnymi 9 lat temu, on mieszkał na ulicy, był heroinistą, wszystko, co sobie możecie pomyśleć. Później miałam kilka lat przerwy, tam pracowałam bardziej biznesowo w ogrodnictwie. Wróciłam 5 lat temu, zobaczyłam Kevina i Kevin prowadził grupę Get Out There dla kobiet i mężczyzn z historią bezdomności i uzależnień, takich ciężkich uzależnień. Tutaj jest koszulce Cultivate London, ponieważ to Get Out There prowadził raz w tygodniu w piątki, a przez 4 dni w tygodniu był menedżerem
i asystentem menedżera, to tam bardzo płynnie u niego przechodziło. W Cultivate London, w firmie, która zatrudniała osoby też z różnymi doświadczeniami życiowymi, by dać im po pierwsze możliwości rozwoju jako człowieka, a także możliwości pracy zawodowej. To, czym zajmuje się projekt Gerauder, on cały czas funkcjonuje. Robią przeróżne rzeczy. Ja bardzo często zabierałam ich do moich szkół, gdzie budowaliśmy kompostowniki, gdzie robiliśmy robatki. Jak widać na tym zdjęciu, każdy jest inny, każdy miał inną historię. To, co jakby moje serce rosło, jak ja widziałam, jak oni się dogadywali, jak oni w tej grupie, jaką stworzyli, to było najczęściej 4-5 mężczyzn, oni potrafili się odnaleźć. I słuchajcie, oni są wolontariuszami, nikt nie ma za nic tutaj płacone. My kupujemy lunch i płacimy za dojazdy, a w momencie, kiedy na przykład nie było jakiejś sesji, to oni bardzo to przeżywali, że jej nie ma. To był tak ważny element ich życia, to im dawało taką wartość. Niesamowite, naprawdę świetny projekt. Ja tutaj taką zrobiłam sobie notkę Green Prescribing, dlatego że od kilku lat lekarze pierwszego kontaktu, to jest bardzo popularne w Londynie, nie bardzo wypowiadam się, jak tam jest wreszcie UK, mogą referować ludzi do projektów ogrodniczych. I Get Out There jest właśnie jednym z tych projektów, gdzie my współpracujemy z przychodniami lekarskimi i ludzie są do nas referowani. To jest tak samo projekt Get Out There. Tutaj wrzuciłam taki plakat, dlatego jakby też zachęcić ludzi, żeby przyjść. No to robiliście taką sesję zapraszającą, wiesz, zawsze są ciastka, zawsze jest herbatka, zawsze jest pogadanka. My wykonujemy pracę ogrodniczą, ale tu chodzi o wiele więcej. To jest też dla osób, które generalnie nie mają przyjaciół, może nie mają rodziny, może tak się, wiecie, ta ścieżka jakaś życiowa poplątała, że no są sami i tutaj się odnajdują. W momencie, wiecie, my w te piątki jakby widzimy się i tam robimy te ogródkowe rzeczy, ale oni sami chodzą do teatru, tak? Chodzą do teatru. Mieli nawet, nie wiem, jeśli ktoś był w Londynie, czy zna Royal Albert Hall, to jest taka przepiękne miejsce, gdzie oni gdzieś tam pojechali razem na operę, jeżdżą razem rowerami na wycieczki, więc tworzą się przyjaźnie. No cudowne rzeczy. Szklarnie w Ravenscourt Park. One znajdują się w dzielnicy Hammersmith. W szklarniach dzieje się wszystko, o czym możecie myśleć. I życzę Wam, żebyście znaleźli takie szklarnie gdzieś u siebie, tudzież stworzyli takie miejsce. Należą do organizacji Hammersmith Community Gardens Association, HCGA, tam na koniec będziemy do tej szkoły. Znajdują się tutaj tak, grupy edukacyjne dla dorosłych z niepełnosprawnością umysłową, grupy dla osób w wieku 60+, grupy ekoterapeutycznej. Lokalny szpital wysłał terapeutę, jednego ze swoich terapeutów, psychologa, by zaczął podglądać i uczyć się o pracy w ogrodzie. A także jest to miejsce wydarzeń społecznych, grup międzypokoleniowych, które świetnie działają. Odwiedzają grupy szkolne, czyli jest to też miejsce edukacyjne. Gotowanie jest podłączone wszystko. Są sesje jogi w sobotę i odbył się w nich nawet ślub architekta krajobrazu. Projekt Green Corridor, ja przepraszam, że tak będę trochę, ale już patrzę, ile zostało, mamy tylko 20 minut i na koniec też są linki do tych wszystkich projektów. Tu spędziłam kilka miesięcy. Jest to projekt dla osób w wieku 16-25 lat, które z różnych powodów nie korzystają z typowego systemu edukacji, to znaczy miały problemy z prawem, tudzież ktoś tam nawet ma 18 lat i już trójkę dzieci, zaburzenia emocjonalne, problemy natury zdrowia psychicznego, robią świetne rzeczy. Absolutnie, no świetny projekt.
Prowadzą także dwuletni kurs ogrodniczy, który sponsorowany jest przez lokalny Urząd Miasta Hanslow i daje studentom praktyczne wykształcenie ogrodnicze. I ja tam uczyłam ogrodnictwa w zeszłym roku od września do grudnia i miałam grupę dwóch chłopców z zespołem Downa, jednego z autyzmem, jednego, który miał takie 24 lata i był taki troublemaker, czyli troszeczkę problemy z kradzieżą, z prawem i tak dalej. I dla mnie niesamowitym wyzwaniem, mówię to, bo wy możecie też mieć takie wyzwania, było nauka każdego z nich jakby tego samego materiału. Ale da się to zrobić, tak? Ale to wtedy właśnie trzeba i tak myśleć o etykietach, o tym, że każdy jest inna, jakby ma inną formę uczenia się, więc trzeba próbować i tego, i tego, i tego. Wszystko, co jest dostępne, korzystamy ze wszystkiego, co jest absolutnie dostępne, tak? Ale bardzo fajny projekt, bardzo. I robią świetne rzeczy. Niektórzy z nich później znajdują zatrudnienie. Serce rośnie, ewidentnie serce rośnie. Okej. Okay. To był projekt, który ja zaczynałam kilka lat temu, nie wiem, 3 lata temu. To jest przy szpitalu St. Charles for Health and Wellbeing. Zobaczcie w ogóle, jak się nazywa. To jest Szpital dla Zdrowia i Dobrego Samopoczucia. Taką cudowną nazwę. Zdjęcie jest z góry i specjalnie je wykorzystałam tak, żebyście zobaczyli, że jest tak zaprojektowane, żeby można było wjechać A taczką, B na wózku inwalidzkim. Tak, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o otwartości naszych projektów dla różnych osób, tak? Którzy będą chcieli z niego skorzystać. Wrzuciłam też to zdjęcie przed szpitalem, tak żeby zobaczyć, że pokazać, że kultura ogrodnicza jakby w tym szpitalu jest wszędzie, tak? Ten poziom dbania o roślin jest bardzo wysoki, więc ten jakby projekt na tym courtyard nie jest jakby wyrwany z kontekstu. Ten ogród był zasponsorowany przez Urząd Miasta Kensington i Chelsea. Tu tak też piszę takie rzeczy, żebyście może wiedzieli, skąd może czerpać fundusze. Dodatkowo pielęgnują go nie tylko pacjenci, bo tak, pielęgnują go pacjenci, którzy w głównej mierze korzystają z jego uroków, ale i pracownicy szpitala, którym przeprowadziłam, o kurczę, to było śmieszne, przeprowadziłam taki mini kurs podstaw ogrodnictwa, ale także teraz mają jednego profesjonalnego ogrodnika, który w zależności od sezonu przychodzi 1 lub 2 dni w tygodniu. Nie pytajcie o pracowników, bo to była beczka śmiechu generalnie. No to mam nadzieję, że oni coś z tego pamiętają, ale tak, tak, dużo do nauki było. A tak wygląda ten ogród w sezonie. I uprawiane są i warzywka, i liściowe, tam już widzicie troszeczkę dalej jest szklarnia. Gdy prowadziliśmy zajęcia wewnątrz podczas zimy, to nieczęsto piękne, no, nieczęsto one były w salach, ale były na tym korytarzu, który widać, taki zaszklony korytarz. I tam przenosiliśmy ludzi, tych, których się dało, tak, żeby mieli ten widok, korzystali z tego widoku. Tu jest właśnie o szerokości tych dolin. Słuchajcie, szerokość tych drewnianych boksów, jeżeli są tak wysokie, powinna być taka, że w połowie tego boksu możecie sięgnąć ręką, tak? To są takie jakby małe, proste rzeczy, ale czasami można o nich zapomnieć. Jeżeli te boksy są na przykład niskie, byłyby niższe, to są fajniejsze, bo też są dla dzieci, tak? Więc jak będziecie myśleć o tej przestrzeni, dzieci do stu, myślcie, że to będzie i dla co będzie najlepsze, i dla maluchów, i dla tych starszych. Projekt Grounded Ecotherapy, tak, klimatyczny. Długość ręki razy 2, tak, tak żeby po środku tego beksu tak mogły się spotkać jakby dłonie. Ja z nimi nie pracowałam z Grounded Ecotherapy, ale ja uwielbiam ogród, który oni zrobili właśnie w South Bank Center. Jeżeli będziecie, to jest zaraz koło tego bardzo popularnego London Eye. I to jest grupa związana przez osoby z historią bezdomności. I co jest charakterystyczne dla tej grupy, że oni nie mają fizycznej bazy.
Czyli może wy naprawdę nie potrzebujecie tej szklarni, tak? Może nie potrzebujecie tego ogrodu działkowego czy czegokolwiek. Może po prostu chcecie zawiązać grupę, która będzie oferowała swój serwis albo na podstawie wolontariatu, albo może z czasem i pracy płatnej dla różnych istniejących już projektów. I oni tutaj założyli no świetną, absolutnie świetną łąkę na dachu, która w sezonie jest też barem. Bardzo fajne. Phoenix Farm, przestrzeń edukacyjno-terapeutyczna. Jest to ogród należący do szkoły Phoenix Farm w White City z zapleczem edukacyjnym, sesjami dla wolontariuszy, zajęciami dla rodzin z małymi dziećmi, dla grup z korporacji i warsztatów terapeutycznych. Tam się bardzo dużo dzieje. Ta pierwsza kobieta od lewej nazywa się Kaf i ona jest tam pracownikiem 5 dni w tygodniu i ona jakby to tym zarządza. Przerzucę wam, pokażę, jak to wygląda. Jest kilka szklarni, jest mnóstwo ziół, są warzywa. Gdy przychodzą wolontariusze, jedna na przykład wolontariusz, którą ostatnio poznałam, słuchajcie, jest opiekunem prawie całej rodziny. Poczynając od mamy, siostry i brata, każdy ma niepełnosprawność umysłową. Ona opiekuje się każdym, absolutnie każdym, okej? Ma 20 parę lat. Ta farma, ja wam pokażę, gdzie jest, tutaj właśnie po lewo widać, to jest takie blokowisko. Ta farma to jest dla niej jak oaza. Ja, to wiecie, trochę tak widać, że ona ucieka jakby na tą farmę, ale to jest jej potrzebne, okej? Natomiast na zdjęciu, na tym slajdzie po prawej widać dzieciaki ze szkoły, które tam pielą i przygotowują grządki. Ogrody przyszkolne, no kochani, przestrzenie edukacyjno-terapeutyczne, to już był webinar wcześniej, temat rzeka, tak samo jak można uczyć ogrodnictwa, pokrywać materiał szkolny, a do tego robić to w sposób terapeutyczny. To jest znalezione z internetu, to przetłumaczenie. Patrzę też na czas, więc to zostawiam na później. Wdech i wydech. Jesteście jeszcze ze mną? Mam nadzieję, że tak. Wezmę łyka picia. Dobrze. Widzę w ogóle jakiś duży numer. Tak. To są linki. Oddychamy. Super, super. Zostało nam tylko 12 minut. Linki. Tribe UK, ten pierwszy, to jest główna organizacja w Anglii zajmująca się terapią ogrodniczą. Prowadzą, tam są badania, szkolenia, wszystko jest, jeżeli macie ochotę. Później jest oczywiście jakiś związek ludzi praktykujących. Horticultural Therapy Trust UK, bardzo fajna strona. Healing Gardens in Hospitals, to jest o właśnie ogrodach w szpitalach i to jest do ściągnięcia w PDF-ie. Amerykański, jak już wspominałam wcześniej, Anglia i Stany jakby wiodły tej terapii ogrodniczej, więc najczęściej w tych organizacjach znajdziecie jak najwięcej informacji, czy badań, czy doświadczeń. Sensory Trust, bardzo fajne, zmysłami. Wiem, ja go uwielbiam, to jest The Holistic Gardener, to jest pan, który mieszka w Irlandii, fascynuje go w ogóle i świat ogrodniczy, ale i przyroda, związek człowieka z przyrodą. Cultivate London to bardzo fajny przykład miejsca, gdzie ludzie mogą uczyć się ogrodnictwa i mogą zarabiać pieniądze. I to jest dla osób, które może normalnie byłoby im ciężko znaleźć pracę na dzisiejszym, cokolwiek to znaczy, tak na dobrą sprawę, rynku pracy. W Polsce Farma Juchowo, mam nadzieję, że widzieliście. Ja mam nadzieję kiedyś odwiedzić, świetny projekt, jak ja to znalazłam, to mówię, wow, super. Green Corridor to jest to, o czym mówiłam, czyli tam, gdzie pracowałam też w zeszłym roku. Hammersmith Community Gardens Association, oni prowadzą mnóstwo różnych projektów i ja dla nich wykonuję też bardzo dużo pracy, przede wszystkim na zachodnim Londynie. Też zapraszam do odwiedzenia ich strony. Green Prescribing,
To jest NHS Forest. NHS to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardzo fajna, kilka stron w PDF-ie do ściągnięcia, dlaczego lekarze zdecydowali się wyreferować ludzi do natury. MIND, wielka organizacja zajmująca się zdrowiem psychicznym w Anglii, bardzo dużo pracy i bardzo dużo u nich jest obecnie otwartości właśnie na hortiterapię. Moja biblioteczka. Tak pomyślałam, że będzie fajnie podzielić się tym, co czytam, co mnie inspiruje, bo ty na pewno też masz coś, co ciebie inspiruje i czerp z tych inspiracji. Ja mam też takie coś w sobie, może też dlatego, że jestem ogrodnikiem, ale ja lubię doświadczać. Ja lubię najpierw, zanim ja sobie jakby ułożę teorię na jakiś temat w głowie, to ja lubię czerpać z mojego własnego doświadczenia. Więc tak na dobrą sprawę, żadna z tych książek nie da ci regułki. Ona będzie inspiracją, ona coś w tobie ruszy, tak? Tak samo pogoda coś w nas rusza i my możemy z tego korzystać. To tu jest mniej więcej to samo. Zaznaczyłabym With Nature in Mind. Ja tutaj skończyłam dwa razy, robiłam taki kurs ekoterapii. Ta książka jest świetna. Daje bardzo dużo ćwiczeń, takich praktycznych ćwiczeń, jak pracować samemu ze sobą. Plant Spirit Medicine, The Spell of the Senses, Magical Paths. Książka o ptakach, o pogodzie. Okay? Na sesji, każda sesja, czy to jest w szkole, czy gdziekolwiek indziej, ja się pytam, jak się dzisiaj masz? Jak się dzisiaj czujesz? Okay? To jest podstawa. I jeżeli myślicie, że okej, dzisiaj na ten wtorek, na tej sesji zrobię to. To nie zrobisz. Okay? Jeżeli przygotowujesz sesję terapeutyczną w ogrodzie, to musisz brać pod uwagę przeróżne czynniki, takie, że coś ci zwiędło, nasiona nie przyszły na czas, mysza zjadła ci nasiona albo sadzonka, więc zawsze musisz mieć przygotowane różne zajęcia. Do tego, jeżeli masz bardzo zróżnicowaną grupę, chociaż nawet pracujesz tylko z jedną osobą, musisz zacząć od tego, jak ta osoba się dzisiaj czuje. A może na przykład jest cała obolała i nie przekopiecie dzisiaj tego ogródka, tak? Czyli co, zrobicie czegoś innego. Tu w hortoterapii, jak i w każdej terapii, tak powinno być, tak? Dobra praktyka. To, ja to nie jest nic nowego, ja wiem, ale chcę też podkreślić, że tu ta zmienność czynników, tak jak i w przyrodzie, tu jest duże miejsce, dużo jest miejsca na to, żeby spotkać się z samym sobą, jak ja się czuję dzisiaj. Czy dzisiaj u mnie w środku pada deszcz, czy świeci słońce? Jak pada deszcz, to co chcę zrobić? Czy chcę się schować? Czy chcę iść się wysuszyć, tak? Do słońca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo też fajna książka Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze. Nawiązująca do sztuki. Tak, nie tylko ogrodowej, ale takiej ogólnej. Okej. To jest koniec moich slajdów. Zostały nam dosłownie 6 minut. Czy macie jakieś pytania? Jeżeli też, na ile będę mogła odpowiedzieć, ewentualnie możecie pisać do mnie maile, tudzież przez Facebooka. To, o co ja bym was też prosiła, sądzę, że wolna edukacja tak samo, dajcie, czy możesz przekopywać linki do czatu, żeby można było je kliknąć, ok? To zrobimy już po koniec, bo ja teraz fizycznie nie mogę tego zrobić. To, co ja o was bym prosiła, fajnie byłoby dostać od was feedback, a po drugie, co was najbardziej jakby w hortiterapii interesuje? Jaki aspekt? Jakie macie zainteresowanie? Czy bardziej was interesuje ta strona, nie wiem, na przykład symboliczna, czy bardziej konkret, taki ogrodniczy konkret, co będziemy uprawiać, tak? Jak ta roślina, jak to zioło działa i tak dalej, i tak dalej. Jakie można sadzić rośliny? Czy każdy bluszcz jest trujący bukszpan? To jest bardzo fajne pytanie. Słuchajcie,
powiem tak, zależy z jaką grupą wiekową i ogólnie z jakimi ludźmi będziesz pracować, ale żeby też się nie ograniczać, absolutnie wzięłabym i omijała wszystkie trujące rośliny, ok? Wszystkie. Specjalny środek. Ok. Ja bym nawet rzekłabym, że my omijamy też jakieś kujące mocno, jakieś, jeżeli sadzimy jeżyny, to takie bez kolcy. Taką mamy otwartość od tych dzieci. Berberysy. A, no właśnie, czyli postawiłabym na zioła, dlatego że świetnie pracują ze zmysłami, postawiłabym na wszystkie drzewa owocowe, na krzewy owocowe, takie, które nie mają żadnych kolcy. Słuchajcie, im więcej możemy słyszeć, wąchać, smakować, dotykać, tym lepiej. To dajemy sobie jakby większe pole do popisu, tak? Będzie nam łatwiej też prowadzić sesję. Żurawki i żywki. Super, wszystko super. No. Ale czy kolce to nie nauka ochrony uwagi? Tak. I też tak myślę, jeżeli mamy w szkołach, to zostawiamy takie miejsca, gdzie trzeba bardziej uważać. Ale w momencie, kiedy na przykład one rosną, przy głównej drodze i masz kogoś na wózku inwalidzkim, okay, który używa rąk, jeżeli on będzie się za każdym razem przychodząc do twojego ogrodu obcierał, to on do ciebie nie wróci. Okay? Ja wiem, ale to jest... to są takie malutkie niuanse, o których trzeba pamiętać, tak? Jeżeli nagle będzie jakiś konflikt, tak też się dzieje, słuchajcie, że otwieracie grupę, na i nagle wiecie, nie zawsze ludzie się dogadują między sobą, okej? Okay? Czasami ludzie mogą być fizyczni względem siebie, ktoś kogoś na coś popchnie i tak dalej. To jest ryzyko, które warto przemyśleć i być przygotowanym na to, co ewentualnie może się stać. Tym bardziej, jeżeli otwieracie się, ale to podkreślam, otwieracie się na bardzo szeroką grupę, tak, że każdy może przyjść. Jeżeli zaczynacie zawężać, pracuje z tą grupą, to będzie wam bardzo, o wiele łatwiej zaznaczyć ryzyko, tak? I jakieś rozwiązania, co wtedy zrobić. Bo z drugiej strony na przykład w szkołach, jeżeli ktoś się zadrapnie albo coś tam, to jest świetna nauka. A na koniec można zawsze umyć ręce i założyć plasterek. Takie ja mam podejście. No ale to bardzo indywidualna sprawa. Try. Super. Polecam serdecznie. To róża odpada. Słuchaj, jeżeli jest rabatka i ona będzie z tyłu, będzie wysoką różą i z przodu na przykład będzie lawenda, jakieś coś innego, super. Nie ma absolutnie żadnego problemu, tak? Ale jeżeli będzie z przodu, gdzieś przy szlaku komunikacyjnym, pewnie nie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jeszcze jest jedno pytanie, o czym rozmawialiśmy z wolnej edukacji. Jeżeli język angielski jest dla was wyzwaniem i brakuje wam jakiegoś takiego konkretu hortyterapeutycznego, a dużo jest źródeł już w języku angielskim, dajcie znać. Okay? Może byśmy mogli to jakoś rozwiązać. Może jest potrzeba, nie wiem. Tego nie wiem, czy jest potrzeba. Jeżeli dacie znać, że jest potrzeba, to może będziemy mogli was wesprzeć. Są 3 książki po polsku, okej. Okay. To tak nieźle. No. Tym bardziej, że wiecie, wszystko jest jakby inspiracją, tak? A nie wiem, na ile potrzeba, jaka jest potrzeba ewentualnie jakichś takich konkretów. Fajnie. Mam ostatnią minutę. Ja wam dziękuję bardzo, że byliście tutaj ze mną przez 90 minut. Obiecuję poprawę z tym wziąć. Obiecuję, przepraszam za jakieś zacinki. Super. Pozycję książkową. Przepraszam za zacinki, jednak pracuję w języku angielskim na co dzień i czasami jest mi jeszcze wciąż ciężko mówić w języku polskim. Dziękuję za wyrozumiałość. No i rośnijmy, rośnijcie, niech ja rosnę, niech wolna, tylko nie wszystko rośnie. Wiem, super. Dziękuję wam bardzo i dobrego wieczoru, dobrego wtorku.
Niedługo wiosna, tak. Dziękuję, dziękuję bardzo. Kłaniam się. Fajnie, dziękuję. Ale fajnie, dziękuję. Super. Super. Kocham takie przypadki. Fajnie. Fajnie. Pamiętajmy o tym spacerze jutro. O spacerze uważności. Wyczulajmy się. Tak. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Fajnie. Fajnie, fajnie. Super.